punk. Attention, please, attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Yo, 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 witam was wszystkich tutaj w hali Wisły na turnieju gwiazdkowym. Sprawdzimy, jak gorąca jest dzisiaj atmosfera. Dzisiaj grają dwa najlepsze licea, piątka i dwójka. Będziemy sprawdzić, jakie są nastroje na tybunach. Znaleźliśmy tutaj pierwszą kibicę piątego liceum. Jak się bawisz, powiedz nam o swoich wrażeniach. Nie wiem, dopiero weszłam, ale jest super jak na razie. Tak, może jakieś przyśpiewki kibicowskie, co tam nam zapodasz? A masz jakąś fajną... No właśnie pytam ciebie, ja tu jestem tylko reporterem. Nie wiem, muszę pomyśleć. Kurczę. Dobrze, przenosimy się teraz do naszego korespondenta Pawła. Pawle, Pawle, co u ciebie? Ja jestem w tym momencie niczym John Rambo. Nie oglądaliście jego filmy na trybunie dwójki, ponieważ oglądałem filmy z Johnem Rambo, wiem, że muszę ubrać taką czapkę, żeby mnie nie było widać w zielonym filmie. Zaraz widzicie, tutaj jest naprawdę niebezpiecznie. Ludzie mnie atakują. Idziemy zapytać, co sądzą o meczu. Jest koleżanka w zielonym podkoszulku. Mam pytanie, czy ty jesteś z drugiego liceum? Ba! Ja mam takie pytanie, czy wiesz, czemu ja jestem tak dziwnie ubrany? Nie. Widzisz, ja próbuję wpasować się tutaj, być neutralny i chcę pasować do waszego nowego hasła. Czy wasze nowe hasło to zieloni do lasu? Nie. Dzień dobry! Ty jesteśmy z lasu! Mamy naturę po prostu we krwi! Że my jesteśmy w stanie naturalnie! Jest dla ciebie, a ja uciekam w takim razie! Cześć. Dzięki wielkie! Siema, siema! W czasie naszego programu prowadzimy konkurs na najlepszego suchara. Nagrodą jest ten oto piękny, złociutki toster. Robi wysmażone, piękne, złociste grzaneczki. Dzwońcie pod te numery. Czekamy, czekamy na wasze telefony. Dawid Dambarczyk, normalnie w klubowych barwach. Jestem na trybunie mojej ukochanej piąteczki. Proszę państwa, tutaj mamy zawodnika. On gra dla nas w koszykówkę. Olku, jesteś taki wysoki, że muszę stawać na palcach, żeby z tobą rozmawiać. Olku, powiedz mi, jak przygotowania? No, przygotowania zostały zakończone i efekt będzie możliwy dzisiaj do obejrzenia właśnie. Tak, zapraszam. A jak treningi z panem Robertem? Czy pan Robert dał wam wycisk? Dawał bardzo, a my dwójce damy jeszcze większy. Świetnie, to może porozmawiamy teraz z panem Robertem. Dobry wieczór pani, mamy połączenie z Los Angeles. Panie Robercie, co u pana słychać? Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni. O, znakomicie. Panie Robercie, pan trenował naszych zawodników pod względem siłowym. Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądały treningi. Siła i nie ma upierdalane się. Tak jest. A co było kluczem do sukcesu? Co było kluczem do sukcesu? Rocket Fuel, a nie jakiś tam dziadostwo. Dobrze, dziękujemy. A co by pan poradził, kapitanowi drugiego liceum? Żeby nie był, nie wyglądał jak kura, to nie idzie na siłownię i się nie opierdala, kurde. Wyście za robotę. Wstydu tam nie rób. Na razie. Teraz spróbujemy dostać się na trybunę dwójki. No to idziemy. Zbiją nas czy nie zbiją? To jest pytanie. Kim był wasz patron sobieski? Co możesz nam o nim powiedzieć? Królem Polski. Nie wiem, w czym się wsłabił? No, wiele różnych rzeczy. Na przykład? No, wszystko. Ej, Jan Sobieski to ustaria Sobieskiego i w ogóle. Powiedzcie nam, gdzie są zapisy do waszej organizacji? Co? No zapisy, no gdzie zbierać jakieś ankiety, podpisy, zawsze robić jak stoicie na ulicach. No cholera, no chciałem wpłacić fundusze. No gdzie sprzedajecie te buty za opon? Sobie zgina deski. Szymonku, jestem z siebie dumny. Jest tam jeden faker, który wsadza, znaczy wsadza do kosza. Rozwiązanie naszego konkursu telefonicznego. No, jako że żaden z sucharów nie był godzien tej nagrody, nasz złoty toster wędruje do drużyny drugiego liceum, ponieważ gra była największym żartem tego dnia.
Emil Nadziuz. Nie ma lipy. Rocket Fuel. Malinha.